Witam Was w kolejnym odcinku z przygód Sherlocka Holmesa w dystrykcie francuskim. Jesteśmy teraz w domu Arsona, gdzie zamordowano niestety ogrodnika, a po ogrodzie kręcą się komary. W stajni umiera koń, któremu musimy natychmiast przynieść wodę. No i cóż, i kontynuujemy nasze po prostu badania. Papers were burned, and great care was taken to destroy everything of any value to our case. We will find nothing further in this place. Dobrze. This must be Anson. He appears fond of cigars. Okej. Blood! Wszędzie są krwawe ślady po prostu. Blood! Dobra. Potrzebujemy jeszcze się przemieścić. Whoever you are, this is Watson. Jeszcze w jedno miejsce. To raczej nie są jakieś. Bóstwa chrześcijańskie. To jakieś dziwne. Obraz z tarczą zagracz czy czymś w ten deseń po prostu. These clothes belong to a servant, and judging from their size, he is a small man. Curious, there is some mud that appears to have come from underneath the bed. Curious. Yes, there is something here. Yes. Whoa. A stone of small size, but of splendid color. It seems to have no flaws, and I doubt that it originated in the American continent. Curious. Ciekawie, ciekawie. Zrobił sobie po prostu ten służący skrytkę, gdzie schował ten swój kamień szlachetny. Ośmiałam się nawet przypuszczać, żeby to był rubin. Tu nie. Watson, hold the basin. I think you know what to do with it. Holmes. Watson, have you given water to this poor horse? Sympatyczny Holmes, nieprawdaż? Tu nie wejdziemy. Z tym chcę rozmawiać wyłącznie Holmes, jak mniemam. Tutaj nie wyjdę. Jest zamknięta. Wyjdziemy tędy. Jacy sympatyczni detektywi.
Kuniu. Żyjesz jeszcze? Easy now, fellow. Drink up. Kunio. Pipi. A zamknięta, no nie wejdę. Muszę pójść tędy. What do you make of this, Holmes? Here you are, Watson. Proszę o co. What do you make of this, Holmes? Jeszcze jedna sprawa. What's this? Someone placed their hand near this footstep. Judging by the size of the fingers, it seems to be a youth. Why would they lean down here? Of course, to pick something up. What's this? Ciekawa. Jeszcze sobie skoczymy w jednej sprawie do stajni. Co tutaj jest? Narzędzia rzeźnika? Co nie? What could this be doing here? Closed tight. A nie, te drzwi. Nasz przyjaciel je zamknął. Anson. Nieprawdaż?
Смотри, вот цены, хватит. This should prove useful. Nice lemons. Now it can't... Closed. Tight. Z moich dedukcji wynika, że Watson powinien coś tutaj znaleźć. Ale Watsonowi raczej się nie chce czegokolwiek tutaj szukać. Więc mamy sobie rodzaju zagwozdka. This blood on the ground came from... These footsteps indicate a person of small stature, and the fact that they are so closely set suggests they made their way with great stealth. Whoever you are, Blood! Blood!
The person was struck with a sharp object as they entered. You can see the trail of blood that continues past the staircase. This must be Anson. He appears fond of cigars. Fajnie mi ogólnie z tym portretowaniem. Fajnie to wygląda ogólnie. Do czasu rozwiązania tej zagadki kończę ten odcinek. Wiem, że był troszeczkę przykrótki, ale mam nadzieję, że i tak Wam przypadnie do gustu i zapraszam do kolejnej części Sherlocka Holmesa. Życzę Wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia już wkrótce.